Witam Was wszystkich. Pierwsze przymrozki, spadła minimalna ilość śniegu, no i pełnia. Idealny czas, żeby zainaugurować sezon polowania na lisa, na wabia. I właśnie dzisiaj na takie polowanie Was zapraszam. Mój warsztat jako wabiarza ma jeszcze sporo do poprawy, natomiast na szczęście lisy o tym nie wiedzą i praktycznie no, na każdym wyjściu, jak poluję na wabia, udaje mi się coś pozyskać. Mam nadzieję, jeżeli święty Hubert podarzy, że uda nam się także i dzisiaj przechytrzyć rudego. Słuchajcie, będę polował razem z psem. Zabieram Rexa na to polowanie. Ja właściwie zawsze na lisy poluję w obecności psa, także na wabia. I chciałbym Wam pokazać, na czym polega praktyczny aspekt aportu drapieżnika. Bo to właśnie na tego typu polowaniach możemy tą umiejętność psa wykorzystać. Jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam do oglądania. No to ruszamy na łowy na rudego zwierza. Takie polowania na lisa, polowania z wabiem są naprawdę niezwykle emocjonujące. Jedną z takich polowań pamiętam, to było 3 lata temu. Polowałem tutaj właśnie w tej okolicy, tylko to było polowanie w dzień. Wybrałem się, to takie było bardzo słoneczne południe, mroźno, śnieg zalegał wszędzie, także było bardzo urokliwie. Siadam, mam takie swoje miejsca, w których lubię polować na wabia, a w dzień jest to szczególnie istotne, bo trzeba mieć jakąś dobrą zawsze kryjówkę, no bo wiadomo, lis ma wyczulony i wzrok, i słuch, i węch, czyli bez dobrej kryjówki może być naprawdę ciężko w dzień, żeby lisa przechytrzyć. Siadam na takie ścięte drzewo, siadające na tym drzewie, a ono dookoła młodymi odrostami jest porośnięte i naprawdę doskonała kryjówka. Zacząłem wabić, zagrałem pierwszą zwrotkę i po chwili usłyszałem nad swoją głową taki świst, ale to było po prostu niesamowite, taka siła skrzydeł przecinających powietrze. Spojrzałem w górę, a na moje wabienie przyleciały 2 kruki, które latały dosłownie kilka metrów nad moją głową, zaczęły krążyć, tak świetnie zniżyły lot i cały czas zataczały kręgi. Nie chciałem się nawet ruszyć, żeby ich nie przestraszyć, nie wypłoszyć, bo te wrażenia, jakie miałem podczas gdy one nade mną latały, to było coś niezwykłego po prostu. Nigdy w życiu nie słyszałem świstu skrzydeł kruka w powietrzu. Czasami kruki widujemy z daleka i nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest siła, jaka drzemie siła w ich skrzydłach. To było naprawdę bardzo, bardzo niezwykłe. I w pewnym momencie kątem oka zauważyłem, że na wprost mnie centralnie biegnie lis. Ale słuchajcie, ten lis się nawet na chwilę nie zatrzymywał. Biegł i on był wpatrzony w kruki. Po prostu tam, gdzie latały kruki, lis był przekonany, że tam znajdzie swoje pożywienie. Najczęściej lis stara się zajść nas pod wiatr, czyli obchodzi tam. Jak wabimy, to widzimy, on próbuje nas zajść, obejść dookoła. W tym przypadku ciął po prostu, jak mówią narciarze, na krechę centralnie na mnie. Zatrzymał się może, nie wiem, 10-15 metrów przede mnie, dosłownie na rzut kamieniem. W zimie poluję w dzień, poluję z dubeltówki na lisy, w nocy, tak jak dzisiaj, to z broni kulowej. No i ja tego lisa strzeliłem śrutem. I to było takie naprawdę niesamowite polowanie. I tutaj można powiedzieć, że kruki przywiodły lisa na śmierć. To było niesamowite. A powiedziałem, że zwrotkę. Zagrałem zwrotkę. No tak się mówi, jak wabimy. Odgrywamy zwrotki. Te zwrotki mają odzwierciedlić rzeczywisty atak drapieżnika na swoją ofiarę. Czyli zwrotka pierwsza to jest, powiedzmy, atak, taki przestrach, musimy zagrać. Zwrotka druga to jest walka drapieżnika z, powiedzmy, tym przysłowiowym zającem. I zwrotka trzecia, najbardziej taka ponętna dla lisa, dla drapieżników, są to dźwięki agonalne tej biednej zwierzyny, która ma się stać posiłkiem dla drapieżnika. No słuchajcie, już się powoli zbliżamy do miejsca, gdzie chcemy jako pierwsze spróbować na wabia. No i co? Chyba za chwilę wyjdziemy i już nagramy, jak będziemy szli do łowiska. Także do zobaczenia za chwilę. Nie wiemy, co
będę miał trawę wyskórzczą lekko wydeptaną, to będzie cicho. Po przybyciu na miejsce, gdzie panujemy, przed rozpoczęciem wabienia, najlepiej się przygotować, rozłożyć pastora, położyć na nim broń, wydeptać trawę i dopiero zacząć wabić po kilku minutach, jak się wszystko uspokoi, a później obserwować przed polem. Jeżeli chcecie polować z psem na lisa przy użyciu wabika, pamiętajcie, że najpierw psa trzeba przyzwyczaić do tego dźwięku, żeby on nie reagował pobudzeniem na dźwięk wabika. Po prostu trzeba go do tego oswoić, bo pies też jest drapieżnikiem i na początku pewnie gdybyście zawabili, a pies nie widziałby co się dzieje, to przybiegłby do was po prostu niczym lis wabiony przez myśliwego. W tej chwili, jak pies już się zapoznał z tym dźwiękiem, siedzi cichutko, spokojnie i oczekujemy na rozwój sytuacji. Słuchajcie, tutaj na chwilę obecną nic nie ma. Odczekaliśmy te kilkanaście minut. Będziemy zmieniali miejsce. Także zobaczenia za chwilę w innym miejscu. A teraz udamy się tam, gdzie w tym roku bardzo dużo wsiedliliśmy kuropatw. Wsiedlaliśmy je dwukrotnie. I powiem wam taką ciekawostkę. Badania naukowe wykazały, że jeden lis zjada 80% lęgów kuropatw. 80% na powierzchni 400 hektarów. A jeśli chodzi o zające, jeden lis zjada 60% młodych zający też na powierzchni 400 hektarów. Bo tyle mniej więcej wynosi rewir jednego lisa. Także redukcja tych drapieżników jest bezwzględnie konieczna, żeby uratować przed wyginięciem zwierzynę drobną. No, w tym miejscu niestety nie było nic. Okazało się w cudzysłowie puste. Idziemy w kolejne, chociaż mróz naprawdę daje się we znaki, jest coraz zimniej. No może kwestia przyzwyczajenia, bo te pierwsze przymrozki zawsze odczuwa się najbardziej. Natomiast plan jest dzisiaj taki, że no musimy przechytrzyć Rudego i pokazać, jak wygląda aport drapieżnika podczas prawdziwego polowania. Rex, równaj. Idziemy w kolejne miejsce. Dobra, to teraz ja swoją część pracy wykonałem, teraz pora na
na Rexa, żeby on wykonał i zaprezentował, jak wygląda w praktyce w łowisku aport drapieżnika. Praca dla niego nie będzie trudna, bo staliśmy tutaj pod wiatr. Zawsze najlepiej jest wabić lisa pod wiatr. Tak, żeby, jak wcześniej mówiłem, że lis do nas musiał iść z wiatrem. Także to jest dla niego coś w rodzaju dochlebdawki. Pies jest opolowany już, no, jak na swój wiek, to nawet dosyć bardzo. Także myślę, że tutaj w tym obrębie, to gdzieś 80 metrów stąd ten lis leży, tak oceniam, mniej więcej około 80. Także to nie powinien być dla niego żaden problem. Rex, aport. Jak widzieliście, dobrze ułożony pies, można go brać na wszystkie rodzaje polowań, z podchodu na każdy rodzaj zwierzyny. On nie powinien przestraszyć, nie powinien spłoszyć, nie powinien przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, będzie nam pomagał. O, widzę, wraca już. Biegnie z lisiurą. Chodź do mnie, tak. Puść. Super. Waruj. I tak wyglądało praktyczne zastosowanie wyżła do aportu drapieżnika podczas polowania. Jak widzicie, złożonym psem możemy polować także na wabia, na lisa i pomimo tego, że lis ma bardzo wyczulone zmysły, dobrze wyszkolony pies nie przeszkadza nam w trakcie takiego polowania, a wręcz jest przydatny. Moi drodzy, użycie takiego psa do aportu drapieżnika jest porównywalne do używania psa przy polowaniu na ptactwo, ponieważ także tutaj lis w tym przypadku został w ogniu. Natomiast może być sytuacja, że odejdzie kilkaset metrów i bez psa go nie znajdziemy. Jeżeli podobał Wam się nasz materiał, proszę Was o suba i podzielcie się opiniami w komentarzach. Do zobaczenia za tydzień. Thank you.